Ty, a ty później zabierzesz ten? Zdążysz zabrać, jak odpali? Zdążę, odpali. Ja cię... Kurde, jak to? Ty, ja tu paliwa nie widzę w filtrze. No właśnie ma napompować. Słuchaj, może... Aha, może to może trzeba najpierw zalać tutaj, co? Żeby właśnie zalał, chociaż... Zalałbym ramkę. Żeby on sobie chodził, jak już kurde pochodzi, to już tam kurwa się zaszli. Dobra. Dzień. Daj mu z dwa łyki jeszcze. To pół litra benzyny w filtr wchodzi, nie? Czemu to się wylewa na zewnątrz? Co? Czemu to Andrzej? Się wylewa na zewnątrz? No, to wylatuje na zewnątrz. Powoli, lej może. Próba numer 38. Teraz ma w filtrze. Pompuje, nie? Trochę technikaliów. Nie, no zrobiliśmy po samochodowemu normalnie, żeby... A to sprzęgła pompka od czego? Od hamulca. Hamulcowa. A to sprzęgła. A widzisz. I pompka mówisz od syreny, to jest? Sprzęgła, sprzęgło jest na linkę. Sprzęgło na linkę, no tak. Aha, hamulec mówisz normalnie, z pompką. No, a linka jest na ten, do sprzęgła. Do sprzęgła. No i tu masz łapę, co wyciska, nie? Sprzęgła. No to tak jak oryginalnie było, nie? Tutaj łapa. Tak, tak. No, no, no. A pompka mówisz, to jest od syreny? Tak, pod syreną ona jest podciśnieniona. Podciśnieniona. No i zaciągnęła. I działa dobrze, nie? Działa no dobrze. Myślałem, że coś silnik będzie miał ciężko, czy coś. Nie, a jaką ma nazwę? Ty wiesz, jak on się nazywa w ogóle, ten karting? On ma na pewno jakąś nazwę, nie? Bo jak to było kiedyś produkowane, to Romet robił takie coś? Nie, robiła samochodówka w Koszalinie. W Koszalinie. Ale nie wiem, czy to jest właśnie ten. A to trzeba porównać tam z Sompulna. Po tym się różni, bo te z Koszalina miały takie U wygięte. Niektóre miały tutaj pompkę normalnie maluchowską wstawioną. Ale bardzo dużo widziałem takich, że ogólnie ten kształt ramy już jest identyczny wszystkim. Tak, 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 bo to były jakieś tam przepisy. Mhm. To jeszcze takie osłony. Jedynie co znalazłem tutaj, jakiś ma symbol na uchwycie pompki. Ale to były jakieś normy, czy coś by trzeba było poświecić, żeby to przeczytać. No jakby powiedzieć pogrzebał, to by znalazł. Unijne normy. Numer na tylnym uchwycie osi tutaj ma jakiś. Ma jakiś numer? No. To by można. A te piasty to są takie oryginalne? Tak. Tu coś jeszcze, na uchwycie kierownika, na tym coś jeszcze przeczytałem.
I co tu było? Też trzeba latarką poświecić. A się nagrzał ten internet troszeczkę, nie? Już się ciepło. Już można było sobie łokieć przyjarać, nie? Teraz wszystko powiem, to ktoś może... O, co tu jest? Gdzie jest ten numer? Birel. A Birel to tak, to są to znane kartingi są, nie? A no dobra, to jest sam układ kierowniczy Birela, tak? Czy to, myślisz, że to jest cały taki ten sprzęt? Myślę, że to była rama kompletna kupiona. Birel, tak? Aha. I to są lata jakieś 70? Czy dalej 80? Może... Nie, myślę druga połowa 80, tak bym zdecydował bardziej niż coś wiem. Tutaj, już na to, tam są jakieś symbole. C2? Cik. CIK02. Nie, CIK to jest jakaś norma, czy jakieś tam przepisy, czy coś tam. Jest u góry IJ, A, coś tam, Jane, Jame. C2 to Citroen. I Ame, no może też coś takiego być. C2 to Citroen. No to jak ktoś jest lepszy od nas, jeśli zna się ktoś na tych kartingach, to może ktoś by tam rozszyfrował ten sprzęt, bo jesteśmy sami ciekawi. Gdzie? Co to jest? A, to jest numer ramy może, co? Jakiś dziwny. Czekaj, o, 22120, no. No dobra. I to wszystko, co na nim znalazłem. A... Sprzęgło się śliga. No cóż,